Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ obchodzi 25-lecie. Z tej okazji na opolskim rynku odbyły się uroczyste obchody poświęcone żołnierzom, których misją jest niesienie pokoju. 115 tysięcy żołnierzy biorących udział w ponad 100 misjach. Tak prezentuje się dorobek Wojska Polskiego, które uczestniczyło i nadal uczestniczy w misjach z flagą ONZ. W najbardziej zapalnych rejonach konfliktów w Afryce, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Opolu żyje ponad 20 kombatantów, którzy brali udział w misjach. Większość z nich służyła pomocą cywilom znajdującym się na Półwyspie Synaj. To region Bliskiego Wschodu, na którym odbyło się starcie między Egiptem a Izraelem, znanym jako wojna sześciodniowa. Służyliśmy bez broni. Nie mieliśmy żadnej broni, tylko mundur i wchodziliśmy w te strefy tam, gdzie są, ten bez broni. I tak podjęli, bo mówią, jak coś by się działo, byliśmy z bronią, żeby czasem ktoś do nas nie strzelił. Choć służą bez broni, to nadal narażeni są na sytuacje, które mogą ich kosztować życie. Kilka dni przed wylotem w wypadku drogowym zginęło dwóch naszych żołnierzy. Było to na trasie Aleksandria-Kair i wojskowy Mercedes arabski przeciął oddzielającą część zieloną, jest zderzenie czołowo-boczne. Na miejscu zginął chorąży Safon, a starszy jego występniak dalej do szpitala. Obecnie w misjach pokojowych ONZ uczestniczy ponad 1000 polskich żołnierzy, którzy ulokowani są między innymi w Izraelu, Libanie, Syrii i Kosowie. Jak podkreślają sami żołnierze, współczesne misje diametralnie odbiegają od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Na pewno doświadczenie warunków bojowych jest niezastąpione w naszych czasach, kiedy się wszystko zmienia i takie doświadczenie jest potrzebne. A oni zaczynają jako pierwsi. Jeszcze na spokojnych wtedy misjach, bo wzgórza Golan to zupełnie inny typ misji jak obecnie. Organizatorem obchodów było Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.